Hej kochani, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kolejną firmę polską. Jest to firma młodziutka, która produkuje kosmetyki w 100% naturalne. W swoim asortymencie ma 6 kosmetyków dopiero, ale myślę, że będzie się rozwijać, bo kosmetyki naprawdę są fajne. Zresztą przetestowałam już te kosmetyki jakiś czas i mam wyrobione o nich zdanie, także przedstawię Wam je dzisiaj w tym filmie. Nie przedłużając, przechodzimy do filmu. Więc może zaczniemy od kremu Królowa Pszczół. Krem Królowa Pszczół dzięki połączeniu wyselekcjonowanych zimno tłoczonych olejków roślinnych nadaje skórze blasku i doskonale ją natłuszcza, odżywia, nawilża, ujędrnia i łagodzi podrażnienia, a także chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Witaminy A, E, D oraz z grupy B przyspieszają odnowę tkanek, stanowią naturalną barierę dla promieni UV, a także poprawiają ogólną kondycję skóry. Wosk pszczeli wzbogaca nasz produkt o ponad 300 dobroczynnych składników, witaminy, mikroelementy, rozmaite kwasy, w tym tłuszczowe. Dzięki idealnym proporcjom użytych składników nie zatyka porów, pozostawia uczucie otulenia, skóry ochronnym, troskliwym płaszczykiem o cudownym, głębokim zapachu słonecznego dnia. Powiem Wam, patrząc na skład, troszkę siwałam, że ten krem mnie zapcha. Oczywiście skład jest w 100% naturalny, ale ze względu na dość bogaty skład, no tak myślałam, że tutaj moja skóra nie za bardzo się polubi, bo może po prostu dojść do zapchania. Krem ma bardzo ładny taki żółtawy kolorek, jest bardzo gęsty, w kontakcie ze skórą zmienia się w olejek i co do zapachu, zapach jest po prostu przepiękny, tak jak jest tutaj właśnie, jak producent napisał, odżywczy krem o zapachu słonecznego ogrodu, tak właśnie ten krem pachnie. Powiem Wam, że to jest po prostu aromaterapia, jak ja posmaruję się tym kremem na noc, bo jeszcze chciałam tylko zaznaczyć, że ten krem jest tak bogaty, tak odżywczy, że on nadaje się na noc. Raczej na dzień pod makijaż to nie będzie odpowiedni wybór, bo on po prostu jest za bogaty, za treściwy. Także ja proponuję po prostu go używać na noc i ja tak robię. Przepięknie pachnie, ten zapach jest po prostu aromaterapią. Po ciężkim dniu, jak się posmaruje tym kremem, on tak przepięknie pachnie. Naprawdę to jest chyba najładniejszy zapach kremu do twarzy, jaki kiedykolwiek miałam. Autentycznie, to jest po prostu tego, ja nie jestem w stanie Wam opisać tego zapachu. On tak przepięknie pachnie, właśnie takim słonecznym ogrodem. To jest po prostu coś fantastycznego. Naprawdę musicie sobie wypróbować, bo myślę, że warto, że cena, pomimo tego, iż jest troszkę wysoka tego kremu, to naprawdę warto, bo on jest bardzo wydajny. Tutaj naprawdę wystarczy wielkość ziarnka grochu, żeby posmarować całą twarz. On jest naprawdę tak wydajny, tak treściwy, że po prostu powiem Wam szczerze, że to chyba będzie mój ulubiony krem i ja na pewno z niego nie zrezygnuję. Jak mi się skończy, to myślę, że sobie zakupię kolejne opakowanie, bo jest po prostu tak fajny. I oczywiście absolutnie nie zapycha. Te składniki są tak proporcjonalnie dobrane, żeby właśnie nie zatykał porów i tak właśnie się dzieje. Ja już go używam jakiś czas, absolutnie nic mi po nim nie wyskoczyło, nie zapchał moich porów, moja skóra jest nawilżona, odżywiona, na drugi dzień po smarowaniu się tym kremem jest bardzo miękka. No widać, że tutaj ten krem naprawdę działa i ma w sobie bardzo dużo składników odżywczych, które są dobre dla naszej cery. Także jeżeli macie taką przesuszoną twarz, teraz jest wiadomo okres grzewczy, ogrzewanie, jeżeli macie taką właśnie przesuszoną twarz, czy nawet na zimę jako krem ochronny, przed mrozem będzie fajnie chronił, przed wiatrem, bo to jest naprawdę fajny taki treściwy krem. No ja polecam serdecznie, ja jestem w ogóle zachwycona tym kremem i opakowaniem, i całą grafiką tego opakowania, i w ogóle zawartością. No to jest po prostu cudeńko, naprawdę, polecam go serdecznie Wam. Kolejnym produktem jest peeling. Peeling wanilia i kokos, otulający zapachem peeling do ciała 100 ml. Usuwa martwy naskórek, pobudza krążenie, wygładza skórę, delikatny, głęboki zapach kokosowo-waniliowy, łagodzi kłębiące się myśli, nieprzyjemne emocje z całego dnia. Przynosi odprężenie i wyczarowuje piękny, rozkoszny uśmiech na naszych twarzach. Dzięki starannie wybranym, odpowiednio połączonym składnikom wzmacnia elastyczność skóry, nadaje miękkość, ma właściwości odżywcze i nawilżające. Można go używać zarówno przed depilacją, jak i po niej. Wyjątkowa konsystencja pozwala przenieść peeling w dłoniach na skórę bez gubienia zawartości po drodze. Olej kokosowy wspaniale odżywia skórę i nadaje sprężystość, pozostawia przyjemny film ochronny. Dzięki najwyższej jakości solom przez skórę dostaje się do naszego organizmu ponad 90 mikro- i makroelementów, a olej ze słodkich migdałów sprawia, że nasze ciało jest nawilżone, dodatkowo zapobiega powstawaniu rozstępów. I powiem Wam, że ten peeling
On jest w takim metalowym opakowaniu. Po prostu pachnie przepięknie. Jeżeli nie lubicie na przykład zapachu kokosowego, bo ja wiem, że niektórzy nie lubią tego zapachu, to na pewno ten peeling Wam nie będzie przeszkadzał pod względem zapachu, bo ten kokos jest naprawdę bardzo delikatnie wyczuwalny. Tutaj bym powiedziała bardziej taka wanilia jest wyczuwalna, ale nie taka dusząca, ciężka wanilia, tylko taki naprawdę przyjemny, właśnie taki waniliowy, roślinny zapach. Naprawdę przepiękny zapach. Peeling jest też bardzo treściwy, będzie bardzo wydajny, wystarczy niewielka ilość, żeby spilingować sobie nasze ciało. Po spilingowaniu zostawia taką fajną warstewkę, że nie trzeba już używać balsamu, więc dla mnie to jest świetne rozwiązanie, bo ja wiecie, że nie za bardzo lubię się balsamować, robię to już kiedy muszę. Natomiast tutaj no, to rozwiązanie jest świetne, bo nie muszę już używać balsamu. Bardzo dobrze złuszcza martwy naskórek, bardzo fajnie nawilża, odżywia tą naszą skórę, no przepięknie pachnie, no ja go bardzo lubię. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego, naturalnego przede wszystkim peelingu, to polecam serdecznie, czy komuś na prezent. Myślę, że jeżeli komuś sprezentujemy, to na pewno ta osoba się ucieszy, bo naprawdę to jest przyjemny kosmetyk. I słuchajcie, kolejnym produktem jest coś, co jest dla mnie po prostu petardą. Oprócz tego kremu do twarzy Królowa Pszczół, to jest kolejny produkt, który jest wow, autentycznie wow. I to jest antyperspirant w kremie o zapachu trawy cytrynowej. Piękny zapach z wiodącą lemongrassą ożywia nas i daje chęci do działania. W naturalny sposób zapobiega poceniu się, dając uczucie komfortu i świeżości. Dzięki starannie wybranym i odpowiednio połączonym składnikom ma właściwości przeciwgrzybicze, antybakteryjne i przeciwzapalne. Nie wysusza skóry, delikatnie ją nawilża, dzięki czemu pozostaje przyjemnie miękka. Można go używać po depilacji, gdyż nie wywołuje podrażnień. Wyjątkowa konsystencja pozwala nanieść go w dłoniach na skórę bez gubienia zawartości po drodze. Dobrane z sercem składniki sprawiają, że ten naturalny antyperspirant uzupełnia barierę lipidową skóry. Zawiera około 300 dobroczynnych elementów. Nasza własna kompozycja zapachowa z naturalnych olejków eterycznych odkaża skórę, przywraca równowagę emocjonalną, pozwala wyciszyć myśli i ułatwia koncentrację na tym, co pozytywne. Ja przeszłam przez wiele dezodorantów, antyperspirantów naturalnych, które po 3 dniach przestały na mnie działać. No niestety wadą takich antyperspirantów, dezodorantów naturalnych jest to, że one oczywiście są naturalne, są bez aluminium, no ale niestety w większości przynajmniej na mnie nie działają. Po 3 dniach po prostu tak jakby się uodparniał na ten dezodorant czy ten antyperspirant i on już mnie po prostu nie chroni. Ten antyperspirant stosowałam ponad tydzień czasu i jestem nim po prostu zachwycona. Czytając skład, troszkę powiem Wam szczerze, nie wierzyłam w to, że on da radę. Byłam, wiecie, nastawiona sceptycznie do tego produktu, bo myślałam, że po 3-4 dniach będzie tak jak z pozostałymi naturalnymi antyperspirantami, że po prostu się na niego uodpornia, moje ciało się uodporni i nie będzie mnie chronił. Tutaj bardzo pozytywnie zostałam tym produktem zaskoczona. On działa po prostu w 100%. Ja jestem taką osobą, która dość mocno się poci. Nie jestem taką osobą, która... Znaczy jestem taką osobą, która po prostu nadmiernie się wręcz poci. Szczególnie jak jest też ciepło, w ciepłych pomieszczeniach. No po prostu mam taki organizm, że tak to u mnie wygląda. Natomiast ten antyperspirant... Po prostu ja jestem naprawdę zachwycona, bo nie dość, że naturalne składniki w 100%, żadnych soli aluminium tutaj nie ma, żadnych świństw niepotrzebnych, które są szkodliwe dla naszego organizmu, to on po prostu działa autentycznie. Jeżeli szukacie naturalnego antyperspirantu, to ja go polecam w 100%. Gwarantuję Wam, że przynajmniej na mnie on działa, tak? Ale ja naprawdę już przeszłam wiele, wiele naturalnych antyperspirantów i jak na razie ten naprawdę daje radę, autentycznie daje radę. Jestem nim zachwycona, ja go kupię też na pewno moim najbliższym na prezent, tak, na święta, bo myślę, że to jest produkt naprawdę godny uwagi. Tutaj dziewczyny z firmy Natu Handmade naprawdę odwaliły bardzo dobrą robotę. Jeszcze chcę tylko powiedzieć o 2 rzeczach, które są zaskakujące w tym produkcie, oprócz oczywiście działania jego, o zapachu, który jest po prostu petardą. Ten zapach jest tak intensywny, tak przepiękny, że gdy nałożę na przykład ten dezodorant sobie palcami, to po umyciu rąk on jeszcze pachnie, ale ten zapach jest po prostu tak cudowny, słuchajcie, właśnie, słuchajcie, taką właśnie trawą lemongrassową, taką świeżą cytryną, no nie umiem tego nawet określić.
Ten dezodorant ma taki zapach, że będzie zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn pasował. Tutaj nie ma jakiegoś takiego rozgraniczenia, nie jest to za bardzo kobiecy czy za bardzo męski zapach, jest taki świeży, a na lato to już w ogóle będzie, słuchajcie, no must have. Ja Wam powiem szczerze, że on jest tak, ten zapach intensywny, że myślę, że nawet już nie trzeba używać żadnego perfumu czy tam jakiegoś zapachu innego, bo on jest tak po prostu fajny. Ja rozumiem, że niektórzy na przykład mogą być wyczuleni na takie mocne, ostre zapachy, dlatego tutaj najpierw bym radziła sobie od kogoś na przykład spróbować, czy będzie pasować po prostu tak intensywny zapach, bo ten zapach jest naprawdę bardzo intensywny, ale dla mnie ten zapach jest cudowny, ja go uwielbiam. To jest produkt, który się pojawi na pewno w moich ulubieńcach. Ja jestem w nim zakochana. On działa, także dziewczyny, naprawdę genialna robota. Drugim takim plusem tego dezodorantu, ja przepraszam, że tyle o nim mówię, ale ja muszę poświęcić na niego trochę czasu, bo to jest tak dobry produkt. Drugim takim genialnym plusem jest to, jego konsystencja. Jego konsystencja jest po prostu jak takie delikatne masełko. Ona absolutnie nie jest sucha jak w innych takich dezodorantach naturalnych wyciąganych właśnie z takich pudełek, że wiecie, jak wyciągamy to palcem, to nam spada, kruszy się, odpada, bo to jest za suche. Tutaj to jest taki po prostu delikatny, leciutki kremik, który przecudownie po prostu nawilża nam też tą skórę pod pachami. Oprócz tego, że on chroni, to nawilża, bo ma w sobie bardzo dużo takich składników też nawilżających, pielęgnujących. Ja jestem zachwycona. Ja naprawdę uważam, że w ogóle ten produkt to powinien dostać jakąś nagrodę, naprawdę, bo on jest po prostu tak świetny, że ja go polecam całym moim sercem. Jest po prostu no, odkryciem mojego miesiąca teraz tego, naprawdę, bo to jest po prostu coś genialnego. Kolejny produkt jest to sól do kąpieli z solą himalajską, kokos i wanilia. Wygładza skórę, dostarcza jej wielu mikro i makroelementów, dodatkowo cieszy oko, bo pięknie wygląda w łazience, delikatny, głęboki zapach kokosowo-waniliowy, łagodzi kłębiące się myśli i nieprzyjemne emocje z całego dnia, przynosi odprężenie. Dzięki starannie wybranym i odpowiednio połączonym składnikom ma właściwości przeciwzapalne i nawilżające. Dosypywana do kąpieli wygląda jak urocze kryształki połyskujące wyjątkowym blaskiem. Jest niezwykle drogocenna, bo tworzona przez nas z radością i chęcią obdarowywania luksusem i dobrym samopoczuciem. Wzbogaciliśmy ten sól o olej ze słodkich migdałów, który jest szczególnie dobrym emolientem, czyli wygładza skórę, ma bardzo wysokie zdolności nawilżenia skóry, szczególnie przy systematycznym stosowaniu. Sól jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo ładnie pachnie, naprawdę takim przyjemnym właśnie zapachem, takim bardziej naturalnym niż jakimś takim sztucznym. Kokos, wanilia, bardzo ładnie, naprawdę. Ja bardzo lubię tą sól, używam jej i naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Myślę, że to też tak ładnie zapakowane będzie stanowiło bardzo fajny prezent. Także wystarczy też tutaj niewielka ilość tej soli do wanny, żeby ten zapach się nam rozniósł po całej łazience. Naprawdę zapach jest dość intensywny, ale taki bardzo przyjemny, odprężający. No takie po prostu spa w łazience naszej możemy sobie zafundować. No naprawdę bardzo fajna sól. I teraz mam dwa mydełka, o których Wam powiem, które już jakby używam, więc nie będę tutaj przynosić i Wam pokazywać już takich, wiecie, zużytych, dlatego też na przebitkach je zobaczycie, jak one wyglądały, że tak powiem, po rozpakowaniu, ale ja już je używałam, więc spokojnie mam o nich wyrobione zdanie. Więc najpierw mydło, które mnie zaskoczyło już na dzień dobry swoim wyglądem i jest to księżycowe mydło. To coś więcej niż tylko ładne mydełko stworzone od podstaw, ze starannie opracowanego przepisu wykluczającego olej palmowy, a zawierające wiele cennych składników, dzięki czemu i świetnie myje i wspaniale dba o stan naszej skóry. Tajemniczy głęboki zapach trawy cytrynowej i rozmarynu oczyszcza również myśli, sprowadzając naszą świadomość do ciała i dobrych rzeczy, które mamy tu i teraz. Kolorystyka mydła przypomina, że mrok i światło są tak samo potrzebne i łatwiej jest iść przez życie, akceptując różne wyzwania i trudności pojawiające się na naszej drodze, jak również to, że zasługujemy na miłość, piękno, sukces i obfitość. Dla nas to mydło jest magiczne i chcemy, żeby przypominało każdemu, że szczęście często tkwi w codziennych drobiazgach. I to mydełko, powiem Wam, tak jak pięknie wygląda, tak pięknie pachnie, tak cudownie nawilża, zapach jest tak, tak intensywny, że naprawdę dla osób, które lubią taką wręcz aromaterapię esencjonalną, mocno skoncentrowaną, to to mydło będzie idealne. Naprawdę, no, to mydło jest naprawdę też petardą. Powiem Wam szczerze, że ten zapach jest tak intensywny, że ja jestem zakochana autentycznie. Tak pięknie pachnie to mydło w ogóle po umyciu się, bo ja nim myję całe ciało. Po umyciu się na skórze dalej pozostaje ten zapach. W łazience przepięknie pachnie tym mydłem.
Ja jestem tym mydłem oczarowana, na pewno też go kupię komuś w prezencie, bo ja myślę, że takie produkty warto komuś podarować, żeby ktoś się mógł też z tego cieszyć, bo to naprawdę są wyjątkowe produkty. Ja polecam naprawdę serdecznie to mydełko. Tak samo jak polecam drugie mydełko, mydełko kwiatowe. Lekkość, a jednocześnie intensywność zapachu naszej własnej, długo odkrywanej mieszanki naturalnych olejków eterycznych, geraniowego, lawendowego i melisowego, wybija z myśli pełnych trosk i niezadowolenia z siebie. Ułatwia spojrzenie na siebie i swoje otoczenie z życzliwością i wdzięcznością. Proces tworzenia tego mydła przepełniłyśmy naszą cząstką, żeby szła dalej w świat i budowała poczucie, że jak my sami dbamy o siebie, tak dbają o nas inni. Nasze mydła nie zawierają parabenów, olejów mineralnych, oleju palmowego, sztucznych barwników i zapachów. Tak samo jak te mydło księżycowe, jest to przepiękny, kwiatowy właśnie zapach. Ja uwielbiam te mydełka, naprawdę one są bardzo wyjątkowe. Ja myślę, tak jak już wcześniej powiedziałam, że warto je podarować komuś w prezencie, bo myślę, że te osoby też będą zaskoczone tak pięknym zapachem i przede wszystkim działaniem. Tymi mydełkami też możemy oczywiście myć twarz, bo absolutnie tutaj nie zaszkodzą nam. Tu jest 100% składników naturalnych, dobroczynnych dla naszej skóry, odżywczych przede wszystkim. No te mydełka, mimo że pięknie wyglądają, to naprawdę też cudownie działają. Także kochani, to wszystkie produkty, o których chciałam Wam powiedzieć. Wszystkie produkty, o których dzisiaj mówiłam, będziecie mieć podlinkowane na dole. Zajrzyjcie sobie na stronę Natu Handmade, bo naprawdę myślę, że warto. Że warto się zapoznać z tymi kosmetykami, no szczególnie te dwa, cała reszta jest oczywiście fantastyczna, natomiast szczególnie te dwa, czyli krem Królowa Pszczół i antyperspirant przypadły mi do gustu, to są takie moje perełki, także myślę, że warto się zapoznać, tym bardziej, że wiecie, no to są kosmetyki w 100% naturalne, nie ma tutaj żadnej chemii, nie wcieramy w ciało jakichś po prostu składników, które są no, szkodliwe, także tym bardziej produkty są robione ręcznie. Także tutaj mamy pewność, że są świeże. Myślę, że warto wspierać taki polski fajny biznes, tym bardziej, że założycielkami są dwie fajne młode dziewczyny. Do każdego produktu otrzymamy też taką fajną karteczkę napisaną ręcznie od nich. Także dzięki kochani bardzo za uwagę. Ja zapraszam na moje kolejne filmy. Trzymajcie się gorąco, buziaczki.